Przygotowywane są ścieżki, jest konserwacja jeszcze, można powiedzieć, i upiększanie drzew. Teraz główne prace będą skupiały się tak naprawdę na tężni, która powstanie w Parku Tysiąclecia. Również mała architektura będzie teraz przygotowywana. Jest przygotowane już ponad 100 ławeczek, które jeszcze nie są zamontowane, ale niebawem będą. Oświetlenie, monitoring, to wszystko jest przed nami. No chciałem powiedzieć, że tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy na półmetku. Mamy 6 miesięcy za sobą, jeszcze 7 miesięcy przed nami, a prace naprawdę bardzo posunęły się i posuwają cały czas do przodu. Każda rzecz, która jest przygotowywana i modernizowana, jest pod okiem archeologa. Także to wszystko się dzieje na naszych oczach. Jak Państwo przejdziecie się od ulicy Wazów czy od ulicy Chrobrego, to będziecie mogli zobaczyć. Przede wszystkim też teraz okazało się, że odnaleziono tam stare schody, które również będą odświeżone. Nowe schody, które zapewne Państwo też mieliście okazję zobaczyć. Będzie niebawem wybierana też struktura, którą będą pokryte te schody. Także to wszystko powoli, ale cały czas do przodu idzie. Wszystko zgodnie z planem, nie ma żadnych opóźnień. Także ja jestem dobrej myśli i trzymam mocno kciuki.